Telewizja w Polsce.pl, Maciej Wolny, witam państwa serdecznie, witam serdecznie również mojego i państwa gościa, którym jest redaktor Mikołaj Teperek, kanał Niepoprawny Dyplomata. Panie redaktorze, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I zacznijmy naszą rozmowę od kwestii dziennikarskich, bo to też nas oczywiście interesuje. W ujęciu konfliktu między Rosją a Ukrainą, prezydent Rosji, czy dyktator Rosji, tak by należało chyba powiedzieć, Władimir Putin, podpisał ustawę wprowadzającą kary do 15 lat więzienia dla każdego, kto publikuje fałszywe informacje. I to trzeba wziąć w cudzysłów, bo fałszywe informacje według Rosji, no to są informacje faktyczne dla świata Zachodu. Na temat rosyjskich sił zbrojnych, nowe prawo przewiduje również kary za wzywanie do nałożenia sankcji na Rosję w związku z rosyjskim atakiem zbrojnym na Ukrainę. I tu można powiedzieć, że Rosja nigdy nie była bezpiecznym czy przychylnym, przyjaznym miejscem dla niezależnego dziennikarstwa, ale teraz staje się, panie redaktorze, miejscem po prostu wrogim. Tak, i wszyscy się już wycofują, w sensie nie dość, że prasa, która tam na co dzień normalnie działała i miała swoich korespondentów, prasa, telewizję, to teraz oczywiście mamy odwrót nie tylko platform, ale także zakaz platform internetowych, ponieważ odwracają się i są banowane. Właściwie mamy jedno z drugim naraz, na przykład Twitter, Facebook, no i wczoraj najnowszy news TikTok także się z Rosji odwrócił, ponieważ powiedzieli, że są platformą no, niepropagandową, a także z racji na bezpieczeństwo naszych użytkowników, którzy mogą być rzeczywiście potem poddani no, tej karze do 15 lat, to z racji na ich bezpieczeństwo uznali, że się wycofują po prostu. No właśnie, świat na to reaguje, ale czy ta decyzja świadczy o tym, że Władimir Putin traci trochę kontrolę nad tym, co się dzieje również w Rosji w kontekście informacji, że podejmuje takie, a nie inne kroki, bo wiemy, że on za pomocą tej informacji, a raczej dezinformacji, również kontroluje, wpływa na swoje społeczeństwo, też no, stara się no prać trochę to społeczeństwo, umysły tych ludzi wedle tej jego kremlowskiej ideologii polityki. Czy to świadczy o tym, że rzeczywiście on gdzieś zaczął tracić kontrolę nad tym, co się dzieje również w tej sferze informacyjnej? W świecie propagandy mamy wyróżnienie na agitację, propagandę i indoktrynację. Indoktrynacja jest zabiegiem, który trwa wręcz latami, długoterminowym, i widzimy po prostu zindoktrynowane rosyjskie społeczeństwo, czyli taki twardy, żelazny elektorat, beton, który nigdy i w nic nie uwierzy. Druga sprawa to co my teraz widzimy, to jest oczywiście walka propagandowa i agitacyjna. Coś, co możemy porównać do wyborów na przykład prezydenckich. No, poza tym, że oczywiście są aresztowani zwykli ludzie, to także możemy się spodziewać tego, że to zwykli ludzie są właśnie tym zagrożeniem, a także nie tylko zwykli ludzie, to zwykli ludzie także z zagranicy, którzy podsyłają te materiały. Oczywiście mamy już procesy obejścia tego, że tych blokad, na przykład VPN-y słynne, wysyłają sobie ci ludzie informacje. No, problem polega na tym, że ostatnio w Moskwie na ulicach policjanci z tymi słynnymi Z-kami na hełmach podchodzili do zwykłych obywateli, mieszkańców i zabierali im telefony i po prostu patrzyli, o czym piszą, jakie mają screeny, co mają dokładnie w tym telefonie. Wygląda to tak, jakby właśnie było brak zaufania do słuszności oczywiście głównej linii Władimira Putina, która mówi o tym, że on denazyfikuje Ukrainę. Oczywiście mamy też ogromne rzesze wsparcia, to trzeba to podkreślić. To są oczywiście nie tylko trole internetowe, taka największa baza jest w Sankt Petersburgu, oni także działają na terenie Rzeczypospolitej, o czym trzeba pamiętać, opłacone rosyjskie trole. No ale to rzeczywiście wygląda tak, że także używają takich rzeczy, które możemy kojarzyć, nasi starsi, bardziej do jeżeli widzowie, na przykład z czasów komunizmu, apele szkolne, wojna potrzebuje znaków. Rosjanie wybrali sobie tą Z-kę, ale no coraz mniej osób, no ciężko to oszacować, no bo to można oszacować mniej więcej na wielkości tych protestów i wielkości liczby osób, które zostają aresztowane, co mówi się między od 2 do nawet ponad kilkunastu tysięcy osób już teraz. Panie redaktorze, kolejna kwestia związana też z informacją, z globalną siecią internetową. Rosja prawdopodobnie rozpoczęła aktywne przygotowania do odłączenia się od globalnego internetu, jak donoszą media, na podstawie krążącego w sieci dokumentu przygotowanego przez Moskwę nie później niż 11 marca. Wszystkie serwery i domeny muszą zostać przeniesione do strefy rosyjskiej. Czy jest to w ogóle możliwe w XXI wieku i co to oznacza też dla rosyjskich obywateli?
Wydaje mi się, że nakład pracy takiego przedsięwzięcia będzie ogromny i to nie będzie zrzucenie hop-siup ad hoc. Aczkolwiek no, wydaje się, że konsekwencje mogą być katastrofalne, ponieważ nie dość, że Rosję już teraz gospodarczo możemy porównać do, uwaga, Wenezueli, Korei Północnej, Iranu, no to w tej chwili już w ogóle będziemy mieli kraj, który jedyną sieć ma lokalną. No, nie wyobrażam sobie tego i współczuję ludziom, którzy nie będą mogli po prostu szukać alternatywnych źródeł informacji w Rosji. Ale wydaje mi się, że to wygląda na przedsięwzięcie, które będzie raczej trudniejsze do przeprowadzenia niż takie ad hoc. Ale zobaczymy, będziemy obserwować sytuację. Tak, cały czas będziemy te informacje na bieżąco obserwować, na bieżąco też komentować dla państwa, ale chcę zapytać o gdzieś kolejną kwestię, bo myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, iż Władimir Putin docenia siłę, jaką jest dezinformacja i wykorzystuje to na bardzo szeroką skalę. Pytanie, panie redaktorze, czy świat Zachodu również to docenia, również to wykorzystuje, albo przynajmniej wie, jak się przed tym bronić, bo mam wrażenie, że pewne tutaj momenty zostały przez Zachód przespane, że nie przywiązywało się zbyt dużej wagi właśnie do tych takich działań Kremla w sferze informacyjnej. No, generalnie rzeczywiście tak jest, aczkolwiek ostatnie lata pokazują, że Zachód się budzi z no, słowa, które padały gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych polityce, słynne fake news, stały się no, coraz bardziej rozpowszechniane przez wiele, wiele ostatnich lat. No, problem polega na tym, że my w Zachodzie, no, o ile nie wierzymy propagandzie putinowskiej, to dość często nie wierzymy po prostu temu, co jest komunikowane tutaj u nas w kraju. Oczywiście Ukraina już teraz także wykorzystuje swoją propagandę, ale w kompletnie inny sposób niż to, co widzimy u Władimira Putina, dyktatora Rosji. NATO, które próbuje już od lat budować swoje szeregi cyberbezpieczeństwa, także ma w swoich szeregach oddziały, które gdzieś tam mają współpracować z think tankami, platformami, tak zwanymi big tech w sprawie właśnie nagłaśniania i weryfikowania dezinformacji, czyli po prostu takie think tanki, które mają sprawdzać i dawać, nie kasować, bo podobno Zachód tak do tego podchodzi, że nie chce kasować, ale chce patrzeć i po prostu naklejać takie łatki, coraz częściej spotykane na platformach społecznościowych, że artykuł może być mylący, wiadomość może być fejkowa i tak dalej. No, problem, że nie da się tego oczywiście totalnie wysiać i odsiać, ponieważ jest tego za dużo. U nas internet cały czas działa, wszyscy i wolność słowa i wszyscy mogą pisać generalnie to, co chcą. Jedyne platformy, które zostały zbanowane, to są rosyjskie. Coś jak właśnie telewizja Russia Today, chociażby Sputnik i tak dalej. Panie redaktorze, to teraz pytanie, jak w tym szumie informacyjnym się odnaleźć? Bo tutaj przykład ze strony rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żeryna na Twitterze. Takie słowa padają: Kreml tworzy kolejne absurdalne insynuacje przeciwko Ukrainie. Moskwa twierdziła, że Ukraina buduje broń atomową zagrażając Rosji, a teraz oskarża Zachód i Kijów o tworzenie broni biologicznej do ataku na Rosję. Każdą bzdurę Rosja jest w stanie wykorzystać do ataków informacyjnych na Ukrainę. Jak pan tego typu działania właśnie rosyjskie postrzega? Jak pan patrzy na to, co Rosja jest w stanie wykorzystać, żeby zasiać niepokój, żeby zasiać chaos? No, to jest dziwne, ponieważ przykład, który tutaj państwo podali, jest przykładem zastraszenia tak naprawdę obywateli rosyjskich. Chociaż ostatnie dni mieliśmy takie zastraszenie obywateli właśnie europejskich, Europejczyków, Polaków, ponieważ jakie kolejki się ustawiły po chociażby płyn Lugola, no bo mówiono, o Boże, Rosjanie zajmują Czarnobyl. Oczywiście mówiono także o innych elektrowniach atomowych, które miały być zajmowane czy ostrzeliwane przez Rosję. Trzeba to uspokajać, tego typu rzeczy, no a dla widzów, no cóż, no weryfikować te informacje, szukać, patrzeć i tak dalej. No my też staramy się oczywiście w swoim podcaście zapraszać po prostu ekspertów i to ich słuchać, bo dość często się zaprasza osoby, które no nie do końca są ekspertami. Widzimy oczywiście różnych celebrytów, które się wypowiadają. To nie są sensowne źródła informacji, należy na to uważać. Złapał ostatnio na jakiegoś fake newsa?
Cały czas, aczkolwiek staram się samemu oczywiście nic nie udostępniać, ponieważ większość takich fejków tak naprawdę to są po prostu rzeczy, które są nieweryfikowalne w żaden sposób, chociażby słynne memy. No, z jednej strony mamy taką pozytywną propagandę, która mówi, że o, patrzcie, Romowie czy Cyganie podjumali rosyjski czołg. No, to są rzeczy, które fajnie brzmią, ale są totalnie nieweryfikowalne na przykład. A jakie takie właśnie przykłady tych fake newsów najbardziej pana uderzyły w ostatnim czasie? No poza tymi na przykład dotyczącymi elektrowni atomowych. No tak, no to jest zastraszenie generalnie bronią jądrową. Jeżeli ktoś usłyszał na przykład chociażby słowa Władimira Putina, który mówi, że rozszykujemy i robimy działania przygotowawcze do użycia broni jądrowej, to nie było powiedziane wprost, ale wywiad NATO i wywiad amerykański posiadają ponad 100 satelit w kosmosie, które są satelitami obserwującymi. I gdyby coś się działo, to by po prostu to zauważyli, ponieważ wojny teraz nie wybuchają z dnia na dzień. Ruchy NATO już rosyjskie, NATO już widziało od miesięcy. To nie jest tak, że te rzeczy wybuchają z dnia na dzień. To samo teraz się mówi na przykład o tym, że Chiny mają się szykować na Tajwan, no ale Amerykanie to dementują w Pentagonie i mówią, nie dostrzegliśmy żadnych działań i szykowania się chińskich oddziałów do inwazji na Tajwan, ponieważ to trzeba przygotować, to trzeba nitek po prostu. To jest to, co widzimy w Rosji. Nie mają paliwa w północnych częściach. No teraz to już oczywiście trwa przygrupowanie, ale wiele takich rzeczy oczywiście było. No ciężko teraz coś przytoczyć, bo tego jest naprawdę dużo. Jeszcze na koniec informacja, która wywołała sporo zamieszania, czy wypowiedź, która wywołała sporo zamieszania. Wypowiedź sekretarza stanu USA Antonego Blinkena, który powiedział, że Stany Zjednoczone dają zielone światło dla takich krajów jak Polska, by przekazać poradzieckie myśliwce Ukrainie. Panie redaktorze, jak pan to zamieszanie traktuje i ocenia? Widziałem ekspertów Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, którzy już mówili, że to jest jakaś hipoteza, że Blinkenowi się wymsknęło. Ciężko powiedzieć, czy to był celowe słowa z ust Antona Blinkena, sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, no bo ponieważ były groźby od Putina, które mówiły, no jakikolwiek kraj, który da te migi, czy te samoloty, które będą w szczególności startowały z lotnisk krajów członkowskich NATO, no to będzie to postrzegane jako inwazja, jako atak ze strony oczywiście Zachodu. Trzeba na to postrzegać oczywiście oficjalnie, bo zakładam, że wiele informacji mogło się wymsknąć nawet władzom, czy polskim, czy zagranicznym, czy po prostu ukraińskim. No a kwestia migów jest bardzo śliska, no bo zaproponowano Polakom, że i trwały rzekomo takie rozmowy, że dajcie im migi, przemalujcie je, a my wam damy F-16, żebyście nie byli goli. No, z migami chodzi o to, że ukraińscy piloci są bardziej nauczeni latania migami niż sprzętem amerykańskim F-16, F-22, F-35, więc to jest ta kwestia i ja bym ostrożnie z tym patrzył, bo rozumiem, że jest wiele informacji, które na przykład rząd Rzeczypospolitej nie chce, żeby po prostu były w mediach. No i także prosi nadal, żeby nie robić zdjęć wojskowym, którzy tutaj stacjonują w Polsce, nie robić nagrań, kolumn i sprzętu wojskowego, jaki w tej chwili jest. My nie jesteśmy w stanie oszacować, ile jest teraz dokładnie wojskowych, ile jest sprzętu. Wiemy mniej więcej tylko, jakie są instrukcje NATO i jakie są działania. Gdy coś się dzieje, to Amerykanie w przeciągu 72 godzin są gotowi zdesantować się w Polsce w liczbach do nawet 30 tysięcy żołnierzy, czy do 70 nawet tysięcy żołnierzy. I te instrukcje są gotowe i one funkcjonują. Także i ten sprzęt też tutaj jest w razie czego. Więc Amerykanie, gdyby robili desant z innymi krajami europejskimi, to ten sprzęt już tutaj jest i oni w przeciągu do 72 godzin są w stanie oczywiście tutaj przylecieć. Generalnie Polska jest bezpieczna. W tej chwili akcentem, panie redaktorze, musimy zakończyć naszą rozmowę. Pięknie za nią dziękuję. Redaktor Mikołaj Teperek, kanał Niepoprawny, dyplomata, był moim państwa gościem. Dobrego dnia, panie redaktorze. Państwu również tego dobrego dnia pomimo okoliczności życzę. Dziękuję za uwagę i zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.